Nazywam się Daria Żukowska, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej i będę moderowała dzisiejsze spotkanie. Prawo antydyskryminacyjne w szkole to temat naszego spotkania, którego prowadzącą jest pani Karolina Kędziora. Już za chwilę przekażę jej głos. A teraz chciałabym przedstawić kilka kwestii technicznych. Po lewej stronie naszego całego pokoju znajduje się okienko czat. Ja teraz tam coś napiszę. Prosiłabym, aby Państwo się tutaj przywitali, żebym miała pewność, że mnie dobrze słychać. O, widzę, że już kilka osób pisze. Super. O, dzień dobry, Michale. Witam. Witam, Anna. W tym miejscu mogą Państwo zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzącej i zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli takie problemy się pojawią, to ja postaram się gdzieś w indywidualnej już rozmowie szybko je rozwiązać. I nie pozostaje mi nic innego. Życzę miłego i owocnego spotkania. Mam nadzieję, do zobaczenia i do usłyszenia. Dzień dobry Państwu. Mam trochę tremę, ponieważ pierwszy raz w tej formie szkoleniowej biorę udział, ale mam nadzieję, że nie będzie to wpływało na jakość mojego wykładu, to, że jestem lekko stremowana. Witam serdecznie. Ja może powiem na początku, kim jestem, żeby Państwo mieli do czynienia, wiedzieli, z kim mają do czynienia. Ja się nazywam Karolina Kędziora, jestem radczynią prawną, jestem prawniczką, która specjalizuje się w prawie antydyskryminacyjnym i prowadzę, współprowadzę taką organizację pozarządową, która się nazywa Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. Jest to organizacja prawników, prawniczek, którzy właśnie w tej dziedzinie prawa wąskiej się specjalizują od 2007 roku. Dzisiejsze spotkanie pod tytułem Prawo antydyskryminacyjne w szkole będzie odnosiło się do dwóch obszarów. Ponieważ szkoła to nie tylko miejsce edukacji, ale też miejsce pracy. Stąd część naszego dzisiejszego spotkania, nawet większa część, zaraz powiem dlaczego, będzie poświęcona właśnie zatrudnieniu, czyli krótko mówiąc, Państwa pozycji jako osób, które są zatrudnione w szkole, Waszych praw w kontekście problemu dyskryminacji. Może krótko wspomnę też o mobbingu, chociażby po to, żeby porównać te dwie patologie miejsca pracy i żeby Państwo mieli poczucie, że wiedzą, jakie są różnice między tymi zjawiskami. Też dlatego będę się koncentrowała głównie na zatrudnieniu, omawiając formy dyskryminacji i różne przepisy prawne, które tego zagadnienia dotyczą, z tego względu, że w obszarze edukacji te definicje są podobnie skonstruowane, ale też dlatego, że sądy krajowe znacznie dłużej zajmują się sprawami dotyczącymi dyskryminacji w miejscu pracy. Jest więcej orzecznictwa, więcej praktyki, stąd łatwiej jest omawiać konkretne instytucje, odwołując się do przykładów. Jestem prawniczką, ale obiecuję, że będę się starała mówić w sposób prosty, zrozumiały. Świadomość tego, że nie wszyscy znają język prawny i też mam doświadczenie prowadzenia wykładów, zajęć, szkoleń, warsztatów dla bardzo różnych grup zawodowych. Z grupą państwa zawodową też mam przyjemność spotykać się już od wielu lat, z tego względu, że od czasu do czasu prowadzę serię szkoleń dla Związku Nauczycielstwa Polskiego w różnych projektach, też projektach realizowanych przez moją organizację. Więc mam takie poczucie, że nie jest to środowisko mi obce i że też już mam sporą wiedzę, którą uzyskałam od różnych osób, które uczestniczyły w szkoleniach na temat tego, z jakimi problemami Państwo się spotykacie, co może Was najbardziej zainteresować. No, mam nadzieję, że sprostam i że rzeczywiście jest tak, jak zakładam, że jestem w stanie wyjść naprzeciw oczekiwaniom Państwa i to, co będę mówiła, będzie pomocne i ciekawe. Punkt wyjścia.
zarówno do obszaru zatrudnienia, jak i edukacji, to artykuł 32 Konstytucji, gdzie mamy zapis, że wszyscy są wobec prawa równi, mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Przekładając to na miejsce zatrudnienia, czy na edukację, ale też na inne obszary życia, wynika z tego nie mniej, nie więcej, tylko że nikt nie może być dyskryminowany w żadnym obszarze życia, wszyscy mają być wobec prawa równi i myślę, że to ważne, że w ustawie zasadniczej, w konstytucji taki artykuł mamy zapisany, zresztą w prawie krajowym bardzo długo mieliśmy tylko ten zapis konstytucyjny, kodeks pracy został przystosowany do standardów unijnych, w 2004 roku musieliśmy to zrobić, bo wstępowaliśmy do Unii, takie były wymogi. Zakaz dyskryminacji wprost z definicją dyskryminacji w edukacji istnieje w prawie krajowym od 2011 roku. I o tym będę też mówić. Tak jak wspomniałam, obszary, które dzisiaj nas szczególnie będą zajmować, to właśnie praca i tutaj będę głównie omawiać przepisy zawarte w kodeksie pracy, ale proszę się nie obawiać, nie będzie to tylko literalne odczytywanie przepisów, tylko będę posługiwała się przykładami spraw, które my prowadzimy jako organizacja, których jestem pełnomocniczką procesową, o których czytamy w prasie, które załatwiamy polubownie, bo bardzo wiele spraw udaje się załatwić bez wchodzenia na drogę sądową. Zatrudnienie niepracownicze. Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. To jest ustawa, o której wcale bym się nie zdziwiła, jeżeli okazałoby się, że Państwo słyszą po raz pierwszy w życiu. To jest ustawa, która obowiązuje od 2011 roku i naprawdę mało kto o niej wie. A to wielka szkoda, ponieważ tam jest zawarta ochrona przed dyskryminacją, na przykład odnośnie edukacji, ale też zatrudnienia niepracowniczego. Inne obszary, jakie tam się pojawiają, to opieka zdrowotna, zabezpieczenie społeczne i dostęp do dóbr i usług. Przepraszam, bo teraz zobaczyłam, Iwka napisała, ale konstytucji nie stosuje się bezpośrednio, to prawda, dlatego mamy przepisy szczególne, o których właśnie mówię, czyli kodeks pracy i ustawę o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Nie zmienia to faktu również, że my w pismach procesowych powołujemy artykuły konstytucji, w tym artykuł 32 i 33, który się do zakazu dyskryminacji na płeć odwołuje, co jest niezwykle istotne również, dodatkowo, jako argument wzmacniania. Wracając do ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów, ja ją nazywam ustawą wdrożeniową. Zatrudnienie niepracownicze rozumiemy przez to nie pracę na podstawie stosunku pracy, ale inne formy zatrudnienia, czyli na przykład umowy cywilnoprawne, czy też prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W tym obszarze również nie może nas spotkać gorsze traktowanie i również tutaj ma to odniesienie do osób, które odbywają praktyki, staże. Nie wiem, na ile takie sytuacje mają miejsce w Państwa środowisku, w szkole, ale uwrażliwiam, zwracam uwagę, że jeżeli tak, to również istnieje prawo zakazujące dyskryminacji w przypadku tych niepracowniczych form zatrudnienia. I edukacja. W ustawie o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, o której będę mówiła szerzej później, pojawia się zakaz dyskryminacji w edukacji. Niestety nasz ustawodawca, jakby zapominając o artykule 32 Konstytucji, który pokazywałam przed chwilą, wprowadza tu bardzo wybiórczą ochronę przed dyskryminacją, tylko zakaz istnieje dyskryminacji w edukacji ze względu na takie cechy jak narodowość, rasa i pochodzenie etniczne. Co nie zmienia faktu, że można wywodzić właśnie z konstytucji, jak również z przepisów dotyczących oświaty, choć tam to jest w bardzo ogólny sposób zapisane, że nie należy dyskryminować, należy równo traktować wszystkich uczniów bez względu na jakiekolwiek cechy prawnie chronione. Tym bardziej, że nawet jeżeli taki uczeń, który będzie dyskryminowany ze względu na płeć, czy niepełnosprawność, czy orientację seksualną, będzie chciał pójść do sądu, to owszem, nie będzie mógł z tej ustawy wdrożeniowej skorzystać, ale już na przykład z postępowaniem o naruszenie dóbr osobistych do sądu cywilnego będzie mógł wystąpić, czy też jeżeli będzie to sytuacja, która wypełnia znamiona przestępstwa, będzie mógł złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Ale o tym jeszcze będę, do tego jeszcze będę wracała.
Kodeks pracy. Od tego zacznijmy i też proszę pamiętać, że jak będę omawiała konkretne instytucje, formy dyskryminacji, to takie same definicje są zawarte w tej ustawie wdrożeniowej, czyli również w relacji nauczyciel-uczeń bądź w relacjach między uczniami, jeżeli dochodzi do dyskryminacji, no to te definicje będą miały również tam zastosowanie, ponieważ są tak samo skonstruowane, dosłownie, literalnie brzmią podobnie. W kodeksie pracy, w przeciwieństwie do tej ustawy wdrożeniowej, mamy otwarty katalog cech prawnie chronionych, ze względu na które nie można dyskryminować. W kodeksie jest w ogóle taki cały rozdział w kodeksie pracy, rozdział 2a, który mówi o zakazie dyskryminacji w miejscu pracy. Jest tam zapisano, że nie można dyskryminować w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. W związku z tym, że użyto tego sformułowania w szczególności, które tutaj podkreśliłam, oznacza to, że to jest, nie jest to zamknięty katalog. Krótko mówiąc, mogą się pojawiać zarzuty dyskryminacji na inne przesłanki, które tutaj wprost nie zostały wymienione. I takimi sprawami też się zajmujemy. Jest orzeczenie Sądu Najwyższego, z którego wynika, że jednak nie może to być całkowicie dowolna przesłanka. Sąd, który rozpatruje sprawę, musi uznać, że jest to przesłanka ważna społecznie. I przykład taki, kiedy sąd uznał, że nie jest przesłanka ważna społecznie, to sprawa, która dotyczyła akurat uczelni wyższej, gdzie osoba zarzucała, że jest dyskryminowana ze względu na to, jako osoba, która jest w trakcie doktoratu, że ma mniej zażyłe, nieformalne kontakty z opiekunem. Że jakoby zarzucała, że osoby, które również realizują doktorat na tej uczelni, są w bardziej zażyłej relacji prywatnej i stąd różne profity ich spotykają, które omijają tą osobę. Sąd uznał, że tej okoliczności, bez względu na to, czy się z tym zgadzamy, czy nie, nie można uznać za jako przesłankę ważną społecznie, ale już na przykład sprawy takie jak stan zdrowia. Tutaj wśród tych przesłanek pojawia się niepełnosprawność, która nie jest tym samym co stan zdrowia. Spotykamy się ze sprawami, gdzie osoby są dyskryminowane ze względu na stan zdrowia. Na przykład na etapie rekrutacji, bo tutaj już się zaczyna ochrona, albo ze względu na karalność. Mieliśmy bardzo ciekawą sprawę kobiety, która była zatrudniona w banku i w którymś momencie zażądano od niej, była zatrudniona na umowie cywilnoprawnej w banku i pracodawca był zadowolony z jej pracy i zaproponowano jej umowę o pracę, żądając od niej, żeby przedstawiła zaświadczenie o niekaralności, którego ona przedstawić nie mogła. I jak się potem okazało, zaczęliśmy to badać, na ile istnieje przepis szczególny, który jest podstawą do tego, żeby zażądać od tej osoby zaświadczenia o niekaralności. Okazało się, że takiego przepisu nie ma i bank wypłacił tej osobie rekompensatę za zaistniałą dyskryminację na etapie rekrutacji ze względu na fakt bycia karaną, bo ona nie mogła przedstawić tego zaświadczenia właśnie z tego względu, że była osobą karaną. I wypłacono jej rekompensatę, równowartość 3-miesięcznego wynagrodzenia, które by otrzymała, gdyby została zatrudniona na umowę o pracę, ponieważ tutaj nie ma roszczenia o zawarcie stosunku pracy, jedynie o odszkodowanie. To bardzo ważne, chciałam się przy tym chwilę zatrzymać, że zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu zaczyna się już na etapie rekrutacji. Czyli jak już w szkole staramy się o posadę, to może dojść do nierównego traktowania i będzie można, mimo tego, że nie ma jeszcze stosunku pracy, pójść do sądu pracy z roszczeniem o dyskryminację. Czyli na etapie nawiązywania stosunku pracy zaczyna się już ta ochrona. I właśnie tak było w tym przypadku i tutaj bezsądowo udało się zażegnać ten konflikt. Osoba otrzymała rekompensatę za zaistniałą sytuację. Możliwa jest to też dyskryminacja ze względu na wygląd. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, nie pamiętam dokładnie, w którym roku przestały te przepisy obowiązywać, ale to się odnosiło do nauczycieli, że osoby, nie pamiętam jak to było zapisane, z wyraźną szpetotą nie mogły wykonywać zawodu nauczyciela.
i z widoczną szpetotą, cokolwiek by to nie miało znaczyć, był to przepis absolutnie dyskryminujący ze względu na wygląd, bo rozumiem, że w pracy nauczyciela nie jest kluczowy wygląd, tylko kompetencje, przygotowanie do wykonywania zawodu, doświadczenie, i to powinno być kluczowe. Na tym etapie. Też powszechnie stosowana praktyka, wydawałoby się niewinna, czyli oczekiwanie pracodawcy, że osoby, które składają wniosek, aplikację o pracę, powinny załączyć zdjęcie. Za zdjęciem tak naprawdę kryje się wiele informacji na temat koloru skóry, na temat pochodzenia etnicznego, niepełnosprawności, i nie powinno to mieć wpływu na to, czy osoba zostanie zatrudniona, czy nie, a w praktyce zapewne ma. Wygląd również może być taką przesłanką. Stąd ta praktyka jest też nieuprawniona. Pytanie oczywiście, co zrobić, żeby pracodawcy przestali stawiać takie oczekiwania. Też jest tak, że tak się to przyjęło, że często pracownicy sami z siebie takie zdjęcia załączają i to jest ok. Rozumiem, że z drugiej strony oczekiwanie jest działaniem nieuprawnionym. Bardzo wiele spraw, którymi się zajmujemy, dotyczą rozwiązania stosunku pracy. Czyli krótko mówiąc, osoba traci pracę w związku z tym, że na przykład jest kobietą, a nie mężczyzną, albo na odwrót, albo ze względu na swoją niepełnosprawność, ze względu na religię, wyznanie, bezwyznaniowość, czy poglądy polityczne, czy niepełnosprawność. Mieliśmy sprawę mężczyzny, który właśnie ze względu na swoją niepełnosprawność został zwolniony z pracy. Też odnośnie kolejnego punktu, tam dochodziło również do dyskryminacji odnośnie warunków zatrudnienia. Była to osoba niewidząca, która w charakterze radcy prawnego była zatrudniona zresztą w spółdzielni osób niewidomych. To było też ciekawe doświadczenie po obydwu stronach pozwanej i powodowej w sądzie zasiadały osoby niewidzące i doszło do dyskryminacji ze względu właśnie na tą niepełnosprawność. Więc takie sytuacje też mają miejsce i nie powinny nas dziwić. W tej sprawie mężczyzna nie otrzymał potrzebnego mu do pracy programu komputerowego, stąd te warunki zatrudnienia były dyskryminujące i też ostatecznie go zwolniono z pracy, więc toczyły się dwa postępowania. Jedno o przywrócenie, o bezpodstawne wypowiedzenie stosunku pracy, a drugie o właśnie dyskryminację. Obydwa zakończyły się pomyślnie dla naszego klienta. W sprawie stwierdzono dyskryminację ze względu na niepełnosprawność, również odnośnie warunków zatrudnienia. Tam był jeszcze ciekawy wątek, ponieważ jak on został przywrócony do pracy, a to postępowanie zakończyło się wcześniej niż postępowanie o dyskryminację, które było oddzielnym postępowaniem, to spotkały go działania odwetowe, niejako odgrywano się na nim za to, że poszedł do sądu i wtedy jeszcze tą sprawę, która się toczyła o dyskryminację, poszerzyliśmy o zarzut prowadzenia działań odwetowych na pracowniku w związku z tym, że się przeciwstawił dyskryminacji. Ale o tym też jeszcze o instytucji zakazu działań odwetowych będę za chwilę mówić więcej. Awansowanie to jest również obszar, w którym może dojść do dyskryminacji, do nierównego traktowania zakazanego prawem. Bardzo sprawy, o które znamy, to są sprawy, które dotyczą dyskryminacji płciowej i też bardzo ciekawie ilustrują, czym jest proces stereotypizacji płciowej. Czyli krótko mówiąc, tak mamy tu, zapewne mówię coś oczywistego dla Państwa, ale chodzi o takie uproszczenia, skróty myślowe, gdzie widząc na przykład osobę starszą, już wiemy, że się nie będzie uczyła, rozwijała, nie będzie podnosiła kwalifikacji. Taki stereotyp może funkcjonować na temat osób starszych w zatrudnieniu i może dojść do dyskryminacji, jeżeli osoba rekrutująca, przyjmująca do pracy właśnie tak myśli, a nie sprawdzi indywidualnych możliwości konkretnej osoby, która przed nią siedzi i która bierze udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Podobnie jest z płcią. I tutaj sprawa, którą się zajmowaliśmy, która niestety nie trafiła do sądu, to sprawa kobiety, która była typowana do
awansu jako jedna z kilku osób, jako jedyna kobieta w tym gronie, mając największe szanse, najlepsze wyniki. Awans się wiązał z pracą w innym mieście w tygodniu pracy. Pracodawca miał wiedzę na jej temat, że ma małe dziecko. Być może miał też wiedzę na temat tych mężczyzn, którzy byli typowani do awansu, że również mają małe dzieci. Ale tylko ona została zaproszona na rozmowę, podczas której pracodawca wypytywał, jak ona sobie wyobraża pracę w takim systemie, że będzie w tygodniu pracowała w innym mieście. Co ona zdziwiona, że pada takie pytanie, odparła, że ustaliła to ze swoim partnerem, z którym mają dziecko i nie widzi problemu, awans też się wiąże z dużą podwyżką. Na co pracodawca odparł, że niestety, ale nie może ponosić, nie może ryzykować i brać odpowiedzialności za ewentualny rozpad jej życia rodzinnego. Czyli wydaje się, że nie ma wątpliwości co do tego, że doszło do absolutnie nieuprawnionej ingerencji w życie prywatne tej kobiety, gdzie pracodawca kierował się dobrem kobiety, której teraz życie rodzinne miałoby się rozpaść i dla jej dobra postanowił jej nie awansować. To jeśli chodzi o awans. Dostęp do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. To jest kolejny obszar, w którym może dojść do dyskryminacji, z tym z kolei często na to się skarżą osoby należące do związków zawodowych. Te, które są szczególnie ochronione przed zwolnieniem, pracodawca chcąc pokiwać im palcem ku przestrodze, mówiąc kochanie, usadzić, nie utrudnia im dostęp do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. I z taką praktyką, z takimi przypadkami się spotkałam, o takich sytuacjach słyszałam. Więc krótko mówiąc, to jest kilka obszarów, pięć obszarów, w których może w zatrudnieniu dojść do dyskryminacji. Wspominałam o rekrutacji i o przypadku kobiety, od której żądano zaświadczenia o niekaralności. To bardzo ważne, żeby pracodawca miał świadomość tego, że w kodeksie pracy jest taki artykuł, jak artykuł 22 ze znaczkiem 1, w którym napisano wprost, enumeratywnie wyliczając, czego może pracodawca oczekiwać na etapie rekrutacji. Jak Państwo widzicie, jest to katalog zamknięty i nie ma tutaj dowolności. Natomiast paragraf czwarty zawiera taką furtkę. Tutaj z kolei zapisano, że pracodawca może żądać podania innych danych osobowych, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów. Czyli takie zaświadczenie o niekaralności jest możliwe, może stanowić warunek przyjęcia do pracy, wtedy tylko, kiedy istnieje przepis szczególny, który na to pozwala. I tak może być również z innymi dodatkowymi wymogami, które stawiają pracodawcy, a są często nieuprawnione. Już nie wspomnę o przypadkach, kiedy słyszy się o tym, że pracodawca pyta, czy osoba pali, czy nie pali papierosów, czy jakiej jest religii, na przykład odnosząc się do tego, że ma złe doświadczenia, na przykład z osobami, które są wyznają religię świadków Jehowy i tak dalej. Takie sytuacje się zdarzają i to są pytania nieuprawnione. Pytaniem nieuprawnionym, bardzo często pojawiającym się na etapie rekrutacji, jest pytanie, które kierowane jest przede wszystkim do kobiet, o to, czy mają dzieci, jak planują pogodzić życie rodzinne z życiem zawodowym. Mamy tutaj sprawę wręcz kuriozalną. Kobiety, która brała udział w rekrutacji na stanowisko w sądzie pracy, gdzie była pytana przez prezeskę sądu, właśnie o to, czy ma dzieci, jak planuje pogodzić życie rodzinne z zawodowym. Nie została przyjęta do pracy. Mamy wyrok pierwszej instancji, w którym sąd, zresztą nie wyłączono sprawy do innego sądu, jest to ten sam sąd, w którym doszło do dyskryminacji. To było bardzo ciekawe przeżycie. Stwierdzono, że doszło do dyskryminacji. Teraz czekamy na rozprawę apelacyjną, ponieważ druga strona apelowała. Formy dyskryminacji. Tutaj chciałam zwrócić uwagę, że te formy dyskryminacji odnoszą się nie tylko do zatrudnienia, ale również będziemy o nich mówić odnośnie edukacji. Czyli to mogą być również działania nie tylko
które spotykają Państwa od przełożonych czy od osób współpracujących, bo dyskryminacja nie zawsze będzie w relacji przełożony podwładny. Mogą się dyskryminować również osoby na tych samych porównywalnych stanowiskach, współpracownicy, współpracowniczki, ale również będą się te formy dyskryminacji odnosić do edukacji. Czyli mogą być to również kwestie, które odnoszą się do Państwa jako nauczycieli i działań skierowanych wobec uczniów, bądź też sytuacje to mogą być, które dzieją się między uczniami, a na które na przykład szkoła nie reaguje, na które przyzwala. Tak będę się starała, omawiając te definicje, w miarę możliwości również do tego obszaru edukacji odnosić. Formy, tak jak mówiłam, one są tożsame i w ustawie wdrożeniowej, która odnosi się do zakazu dyskryminacji w edukacji, między innymi, jak i w kodeksie pracy. Dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia, molestowanie seksualne i zachęcanie do naruszenia zasady równego traktowania. Teraz będę omawiała, co to w ogóle jest i co mam na myśli i na czym to polega. Dyskryminacja bezpośrednia to sytuacja, gdy osoba jest gorzej traktowana w porównaniu z innym pracownikiem, znajdującym się w porównywalnej sytuacji, tylko dlatego, że posiada jakąś cechę prawnie chronioną. Przykład to kobieta, która pracowała zresztą w szkole podstawowej jako pomoc kuchenna i nie było do niej żadnych zastrzeżeń, wykonywała swoją pracę należycie. Jej problemy zaczęły się w momencie, kiedy w jednej z nieformalnych rozmów na papierosie tak zwanym do koleżanki powiedziała, że jest pochodzenia romskiego. Nie stereotypowo nie wyglądała jak Romka, nie miała długiej spódnicy, nie wiem, srebrnej chusty i co tam jeszcze mogłoby to być, stereotypizując osoby pochodzenia romskiego, więc nie było takich przypuszczeń. W bardzo krótkim czasie pod pretekstem podstaw dyscyplinarnej zwolnienia straciła pracę. Chodziło o jakieś niewielkie spóźnienie do pracy. No i tutaj badając, czy doszło do dyskryminacji bezpośredniej, należy porównać sytuację tej kobiety z inną osobą, która ma porównywalną sytuację i też się spóźnia, a nie jest zwolniona w takich okolicznościach. Możemy się odwołać zarówno do, może być tak, że jest taka osoba, z którą będziemy mogli się porównać, pracuje i możemy ją wskazać, twierdząc, że gdybym nie była Romką, nie straciłabym pracy za sprawą tego spóźnienia, ponieważ pani X czy pan Y też się spóźnił w zeszłym tygodniu i nie dostał wypowiedzenia w stosunku pracy, tak jak ja. Ale może być tak, że nie ma takiej osoby, z którą możemy się porównać i wtedy można stworzyć, odwołać się do przeszłości, czyli podnosić, że osoba, która wykonywała podobną pracę do mojej, która już nie jest zatrudniona, ale też się spóźniała, nie straciła pracy w takich okolicznościach. Możemy też stworzyć model hipotetyczny, czyli stwierdzić, że jeżeli nie mamy innego wyjścia, że z dużym prawdopodobieństwem, zdroworozsądkowo, gdybym nie była Romką, nikt by mnie nie zwolnił w takich okolicznościach 5-minutowego spóźnienia do pracy. Więc najwyraźniej nie chodzi o to, czy dobrze pracuję, czy źle, a do mojej pracy nigdy nie było zastrzeżeń, tylko chodzi wyłącznie o to, że jestem Romką. I to jest działanie zakazane prawem, jest to dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne. Odnośnie miejsca edukacji, zastanawiam się, jaki mógłby to być przykład. Mogłaby być to, no, załóżmy, sytuacja, kiedy na przykład uczeń jest skreślany z listy, co rozumiem, że rzadko się zdarza, albo na przykład ma utrudniony dostęp do jakiejś na przykład olimpiady, albo do jakichś możliwości dodatkowych zajęć i podstawą jest na przykład to, że jest pochodzenia romskiego. Są znane sprawy w edukacji, to są głównie sprawy, które były rozpatrywane nie tyle w Polsce, co przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu i dotyczyły na przykład Słowacji, ale też Czech, gdzie jest znacznie większa mniejszość romska niż w Polsce, gdzie dokonywano wręcz segregacji i dzieci trafiały do szkół specjalnych dzieci pochodzenia romskiego,
tylko z tego względu, że miały pewne deficyty, jeśli chodzi o umiejętność czytania czy pisania na tym pierwszym etapie edukacji. I Trybunał w Strasburgu stwierdził, że to była dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne. Konkretnie tam chodziło o złamanie standardów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, na podstawie której Trybunał orzeka. Ale krótko mówiąc, też nie wiem, na ile Państwu jest znana praktyka edukowania dzieci mniejszości romskiej, ale ja pamiętam z mojej szkoły, że takie dzieci były i też pamiętam różnego rodzaju zachowania, które nie wiem na ile były dyskryminacją bezpośrednią, ale miały znamiona szykan, czyli molestowania ze względu na pochodzenie etniczne. I one były kierowane w stosunku do uczniów pochodzenia romskiego, zarówno od ich rówieśników. No i teraz pytanie, na ile szkoła reaguje, wspiera te dzieci, interweniuje, ale również ze strony kadry nauczycielskiej. No oczywiście było to już jakiś czas temu, dość dawno chodziłam do szkoły podstawowej i zakładam, że teraz być może aż tak drastyczne sytuacje nie mają miejsca, ale mówię o tym, bo żeby Państwa uczulić i też żeby zwrócić uwagę na sytuacje, praktyki, z którymi być może Państwo też mieli do czynienia. To, co bardzo ważne, to, że dyskryminacja dotyczy przesłanek, które albo są oczywiste, czyli na przykład jeżeli dotyczy koloru skóry, no to będzie to po prostu ciemnoskóre dziecko w szkole czy pracownik i sprawa jest jasna. Są też to cechy, które są ukryte. Może być to orientacja seksualna czy też religia. Tak czy inaczej do dyskryminacji będzie dochodziło i są to również równie istotne cechy prawnie chronione. Związek osoby z inną osobą. To jest bardzo ciekawe, żeby pamiętać, i to już pierwsze orzeczenia w prawie krajowym się pojawiły, mimo tego, że w kodeksie pracy ani w ustawie wdrożeniowej nie ma tej definicji wprost zapisanej, ale sądy krajowe są związane też standardami orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo jesteśmy w Unii. To jest taka mądra definicja, to się nazywa dyskryminacja przez asocjację. Niekoniecznie trzeba pamiętać tę definicję, ale trzeba pamiętać, że do dyskryminacji dochodzi. Nie tylko ze względu na to, że ktoś posiada jakąś cechę, ale clue dyskryminacji jest to, że ktoś ze względu na jakąś cechę jest gorzej traktowany w miejscu pracy. Jak się okazuje, to nie musi być cecha tej osoby. Już tłumaczę, o co chodzi. Sprawa, w której Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził taką formę dyskryminacji, dotyczyła kobiety, która w miejscu pracy była dyskryminowana w związku z niepełnosprawnością swojego dziecka. To nie ona była niepełnosprawna, ale jej pracodawca ją szykanował, mówiąc bardzo naprawdę okropne rzeczy na temat jej dziecka, w jakiejś swojej obawie, która nie wiadomo z czego wynikała, o to, że w związku z tym, że ona urodziła głęboko niepełnosprawne dziecko, od tego czasu twierdzi, że ona zaraz na pewno zacznie nadużywać swoich uprawnień związanych z tą niepełnosprawnością dziecka. Nic takiego się nie działo. Będzie gorzej pracować, w związku z tym prewencyjnie naprawdę bardzo się w sposób niewłaściwy w stosunku do niej zachowywał, właśnie nawiązując cały czas do niepełnosprawności dziecka. I sprawa była na tyle kontrowersyjna dla sądu brytyjskiego, bo to była sprawa brytyjska, że zadano pytanie prawne, jest taka możliwość, sąd krajowy brytyjski zadał pytanie do Trybunału Sprawiedliwości, który się wypowiedział, że to nieważne, że to była niepełnosprawność tej kobiety. Ważne jest to, że ją spotkała ta szykana w miejscu pracy i ze względu na niepełnosprawność jej osoby bliskiej doszło do dyskryminacji. Na gruncie krajowym jest taka sprawa, którą zresztą my prowadziliśmy i jedna, na razie jedyna. Na podstawie ustawy wdrożeniowej, która odnosi się do edukacji, ale też zatrudnienia niepracowniczego, mężczyznę z firmą łączyła umowa cywilnoprawna, to była firma ochroniarska i wszystko było w porządku. Został zobaczony w telewizji przez swojego przełożonego w relacji telewizyjnej z Marszu Równości na rzecz osób LGBTQ, czyli lesbijek, gejów, osób transpłciowych, na takiej paradzie marszu w telewizji, po czym następnego dnia dostał telefon, że pedałów nie zatrudniamy, tu cytuję, i stracił pracę. I to jest bardzo ciekawy przykład, ponieważ tutaj w ogóle sąd nie badał, czy ten mężczyzna jest gejem, czy nie. Czy w ogóle to nie było istotne.
Ważne było to, że on stracił pracę ze względu na orientację seksualną tych osób, których jakby prawa wspierał, tak? Czyli był jakby utożsamiony z tą grupą osób biorących udział w marszu. I na tej podstawie sąd stwierdził, że doszło do dyskryminacji, on dostał rekompensatę finansową za dyskryminację ze względu na orientację seksualną odnośnie zatrudnienia niepracowniczego. I o tym orzekał sąd cywilny, była to sprawa na podstawie ustawy wdrożeniowej, o której wspominałam. I trzecia okoliczność, czyli sytuacja, w której jesteśmy postrzegani jako osoby, które mają jakąś cechę i niekoniecznie tak musi być, ale z tego powodu spotykają nas nieprzyjemności, dyskryminacja. I tutaj z kolei z państwa podwórka sytuacja kobiety, która nauczycielki, która została wezwana przez dyrektorkę szkoły, że tak powiem, na dywanik i usłyszała komunikat, że odkąd obcięła włosy na krótko, wygląda jak lesbijka i jeżeli tego nie zmieni, to straci pracę. I teraz to nie będzie dyskryminacja bezpośrednia, ponieważ tego zwolnienia z pracy nie doszło, ale już molestowanie ze względu na orientację seksualną, czyli szykany, za chwilę będę jeszcze omawiała tą definicję bardziej szczegółowo, jak najbardziej. I nie jest istotne, czy osoba jest lesbijką, czy nie. Tylko akurat zakładając, że ta osoba nie była lesbijką, ale w ten sposób była postrzegana i ze względu na to była dyskryminowana, to również dyskryminacja w formie molestowania w tym przypadku. Też sprawa mężczyzny, który w miejscu pracy, jego współpracownicy stwierdzili, że ma urodę Żyda. Cokolwiek by to nie znaczyło, nie wnikam. Rysowano mu gwiazdę Dawida na szubienicy, na samochodzie i tego typu zachowania były jakby praktyką codzienną. No a ten mężczyzna twierdzi, że najciekawsze jest to, że on nie jest osobą pochodzenia żydowskiego i próbował tłumaczyć współpracownikom, natomiast oni twierdzili, że na pewno jest Żydem i z tego powodu go takie nieprzyjemności spotykały. Tym samym dochodziło do dyskryminacji w formie szykan również. Bardzo ważne jest to, i to również odnośnie i edukacji, i zatrudnienia, że sąd nie będzie badał, jeżeli dojdzie do postępowania sądowego, na ile osoba chciała bądź nie, jaka była motywacja, czy robiła to celowo, czy nie. Przy zarzucie mobbingu w zatrudnieniu sąd bada motywację. Przy zarzucie dyskryminacji liczy się sam fakt gorszego potraktowania. Motywacja nie jest istotna, czyli argument, ale ja nie wiedziałem, co robią moi współpracownicy jako osoba zarządzająca, ale ja jako dyrektorka szkoły czy dyrektor nie wiedziałem, że są tego typu zachowania tego nauczyciela w stosunku do uczniów. Krótko mówiąc, szczególnie odnośnie zatrudnienia, jest to niedopuszczalne, żeby osoba zarządzająca nie wiedziała. W kodeksie pracy jest taka długa lista obowiązków pracodawcy, artykuł 94 konkretnie zawiera tą listę i tam w punkcie 2b zapisano, że pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać dyskryminacji w miejscu pracy. Czyli krótko mówiąc, ma przyłożyć się należycie do tego, żeby wiedzieć, co się dzieje i żeby zapobiegać dyskryminacji jako patologii zatrudnienia. Tak. O, jakiś tutaj długa pani Iwka, jakiś długi komentarz widzę. W Polsce nie ma przepisów prawnych, które chronią osoby nieheteroseksualne i transpłciowe jako grupę społeczną, wzorem grup rasowych, etnicznych, narodowych i religijnych. Czy mogłabyś to rozwinąć? Jaka jest pozycja osób nieheteronormatywnych w prawie? Na gruncie kodeksu pracy nie ma różnicy w tej ochronie. Ja na początku przedstawiałam katalog otwarty istnieje cech prawnych, ze względu na które nie można dyskryminować. Tam się wprost pojawia orientacja seksualna, transpłciowość jak najbardziej również może być podstawą dyskryminacji w zatrudnieniu i o tym i taką sprawę też prowadziliśmy. Więc na gruncie kodeksu pracy, choć oczywiście pytanie, na ile sędziowie bywają uprzedzeni, jak to wygląda w praktyce, ale przepisy mamy skonstruowane tak, że nie może dochodzić do dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Też szczęśliwie w tych
uprzedzaniu różnych grup społecznych, w tym również osób orzekających w sprawach. Przy tym wszystkim mamy dwuinstancyjność, więc można zaskarżać wyroki, co nie zmienia faktu, że przegrywamy sprawy kontrowersyjne, a często niestety są to sprawy dotyczące mniejszości seksualnych czy osób transpłciowych w obydwu instancjach. Co nie zmienia faktu, że mamy też sprawy, które wygrywają. Więc jeśli chodzi o zatrudnienie, ja tutaj nie widzę różnicy na gruncie prawa. Gorzej jest z ustawą wdrożeniową, czyli mamy tam orientację seksualną tylko odnośnie zatrudnienia niepracowniczego, zakaz dyskryminacji, jak również, no tak, właściwie tylko w tym obszarze. W pozostałych obszarach, czyli edukacja, dostęp do dóbr i usług, zabezpieczenie społeczne, opieka zdrowotna, orientacja seksualna, zresztą podobnie jak niepełnosprawność, wiek i inne cechy jest pominięta. To są niedoskonałości polskiego prawa i to ma konkretne konsekwencje, ponieważ te przepisy zarówno w kodeksie pracy, jak i w ustawie wdrożeniowej, one bardzo ułatwiają dochodzenie roszczeń ze względu na coś, co się nazywa przeniesiony ciężar dowodu, ale o tym będę za chwilę mówić, czyli taką zasadę proceduralną, która ułatwia postępowanie z perspektywy osoby, która idzie z zarzutem do sądu. Tak patrzę jeszcze, czy sobie jakieś może komentarze pojawiły. Nie. Dobra. Mam nadzieję, że się odniosłam. Witam, Justynę. Dyskryminacja pośrednia. To jest kolejna forma dyskryminacji. Również w ustawie wdrożeniowej ta definicja się pojawia. I tu już jest definicja, jak Państwo widzą, jest bardziej skomplikowana. Ale ja już wszystko objaśnię i ona zaraz się, mam nadzieję, wyda czytelna. My to nazywamy dyskryminacją w białych rękawiczkach. Pozornie wszystko jest ok, a w praktyce dochodzi do wykluczenia. Definicja brzmi następująco. Gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania, rozwiązania stosunku, awansowania, dostępu do szkolenia itd., itd. wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należącej do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn. O co chodzi? Chodzi o to, że stosowane jest bądź w miejscu pracy jakieś kryterium, praktyka, które, zgodnie z którą wydaje się, że wszyscy są równo traktowani, ale w praktyce jakaś grupa jest wykluczona. Podobnie może być w edukacji, czyli traktujemy wszystkich uczniów tak samo, a w praktyce dochodzi do dyskryminacji jakiejś grupy. I tutaj bardzo ciekawy przykład odnoszący się do dostępu do edukacji miał miejsce w rzeczywistości, nie jest to wymyślona historia. Był taki, to był jakiś czas temu, chyba jakieś 2 lata temu, system rejestrowania dzieci do szkół podstawowych internetowe. I tam można było sobie tej rejestracji dokonywać jakby w dowolnym, kilka razy wchodząc na ten formularz. Można było się wylogowywać, wlogowywać, ale jak się nie wypełniło tego formularza, co było, zdaje się, dość skomplikowane za jednym razem, to potem kolejny raz można było się zalogować, wpisując PESEL dziecka. No i to się okazało, dla wszystkich była taka sama zasada i okazało się, że dzieci cudzoziemskie nie miały możliwości ponownego zalogowania się i w ten sposób traciły możliwość uczestniczenia w tej rekrutacji. Czyli wszyscy byli traktowani tak samo, ale okazało się, że w praktyce to równa zasada dla wszystkich wyklucza, dyskryminuje osoby innej narodowości. I taka sytuacja jest możliwa. Odnośnie miejsca pracy, tutaj z kolei bardzo ciekawy przykład firmy, która świadczyła usługi pocztowe, tak to nazwijmy. I zawsze praca tej firmy była jakby wzmożona w okresie świąt. I chcąc, rozumiem, ze względów ekonomicznych, mieć pewność, że pracownicy będą bardziej zmotywowani, pracodawca wprowadził taką zasadę, że dodatkowe premie, takie znaczące dla tych osób w porównaniu z ich pensjami podstawowymi, wprowadził dla osób, które w tym czasie, kilku miesięcy okołoświątecznych, będą miały 100% frekwencję. No i wydawałoby się, że wszyscy mają taką samą szansę
w okolicach Bożego Narodzenia, uzyskania tych dodatkowych zarobków, nie korzystając z żadnych nieobecności, zwolnień lekarskich i tak dalej w pracy. No ale jak się temu przyjrzeć, to się okazało, że są grupy pracownicze, osób, które de facto nie korzystają z tych dodatkowych zarobków i nie dlatego, że nie chcą, tylko mają ograniczone możliwości. No i były to kobiety, które mają małe dzieci, bo społecznie tak się dzieje ciągle, że częściej kobiety korzystają z różnego rodzaju zwolnień, czyli dni wolnych w związku z chorobą dziecka, w związku z tym nie miały możliwości uzyskania tej dodatkowej premii. Też mamy tu na myśli osoby starsze, które częściej korzystają z różnego rodzaju też zwolnień chorobowych, osoby z niepełnosprawnościami. Czyli jak się temu przyjrzeć, te grupy były narażone na dyskryminację. A prawo było, zasada była dla wszystkich taka sama. To, co bardzo ważne, to to, że dyskryminacja pośrednia w przeciwieństwie do dyskryminacji bezpośredniej może być uzasadniona. Że wtedy, kiedy to postanowienie zastosowane kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na cel zgodny z prawem, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne. Co to znaczy? Że pracodawca musiałby wykazać, że nie mógł inaczej zrobić, jak tylko stosując takie kryterium, nawet jeżeli wyklucza jakieś osoby. Teraz analizując tą sytuację tych premii za dni wolne. Rozumiem, że cel, jaki stawiał sobie pracodawca, czyli jakby większe zyski ze względu na tą stuprocentową frekwencję bądź wysoką frekwencję pracowników pracy, no jest jak najbardziej zgodny z prawem, tak? Więc wszystko się zgadza. Natomiast pytanie, czy mógłby zmotywować pracowników do tego, żeby nie korzystali z dni wolnych w tym czasie, w inny sposób, żeby osiągnąć ten cel. I wydaje się, że jak najbardziej. Wyobrażam sobie, że nawet można byłoby wprowadzić zasadę premiowania, ale może nie za stuprocentową frekwencję, tylko na przykład 90% frekwencję w pracy. I tutaj już te osoby, które na przykład chodzą na zwolnienia w związku z chorobą małych dzieci, szczególnie w okresie zimowym, okołoświątecznym, miałyby możliwość również tych premii skorzystać. Dyskryminacja pośrednia. Tyle ode mnie. Widzę, że nie ma żadnych nowych pytań. Kolejna forma dyskryminacji to molestowanie. I tutaj jeszcze nie mówimy o molestowaniu seksualnym, tą instytucję będę omawiać za chwilę. Molestowanie, wprost w kodeksie pracy nie zapisano tego, ale to jest, jak wynika z tego, gdzie ten przepis się znajduje, że w rozdziale drugim ma dotyczącym zakazu dyskryminacji, to musi być zachowanie, które jest związane z cechą prawnie chronioną. Czyli nie jest to niesprawiedliwość jako taka, szykany, takie jak mobbing, tylko jest to zachowanie związane z tym, że na przykład jestem ateistką, albo jestem religijna, albo jestem kobietą, albo jestem mężczyzną, albo jestem osobą z niepełnosprawnością, albo i tak dalej, albo jestem pochodzenia romskiego. To, co bardzo ważne w tej definicji, zaraz opowiem bardzo ciekawą sprawę, o której być może Państwo słyszeli, w którą jesteśmy jako organizacja pozarządowa zaangażowani. Właśnie wróciłam wczoraj wieczorem z rozprawy z Opola, która dotyczy szkoły, ale zanim do niej przejdę, chciałam tylko powiedzieć o tym, jaki jest bardzo ważny element, musi zaistnieć, żeby można było mówić o molestowaniu. To jest zachowanie niepożądane, czyli oznacza to, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby, stworzenie zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. Czyli krótko mówiąc, w związku z tym, że molestowanie jako takie odnosi się do jednak jakiejś subiektywnej wrażliwości granic osoby, no to musi być jakiś sygnał na zewnątrz, że osoba sobie tego nie życzy, że to jest to przekroczenie. Czyli sprzeciw. To bardzo ważny element, bo czasami jest tak, że osoby cierpią wewnętrznie, ale tego w żaden sposób z różnych powodów nie eksponują,
No i wtedy na gruncie prawa z tym zarzutem molestowania nie możemy pójść do sądu, ponieważ sąd będzie się interesował tym, na ile zakomunikowała osoba w jakikolwiek sposób, że sobie nie życzy, sposób czytelny otoczeniu jakiegoś działania, zachowania. Ten sprzeciw może być wyrażony wprost, może być to skarga na piśmie, jeśli chodzi o placówkę edukacyjną, do urzędu, któremu podlega placówka, w formie mailowej, pisemnej, ustnej, ale może być to też zachowanie, które jest czytelne dla otoczenia. Osoba płacze, unika jakiegoś współpracownika, przełożonego. Krótko mówiąc, w taki sposób niewerbalny sygnalizuje, że sobie jakiegoś zachowania nie życzy. I to jest oczywiste, mimo tego, że wprost tego nie mówi. Sprawa, którą się zajmujemy, to sprawa nauczycielki matematyki, która w jednej z szkół, jako zresztą długoletnia, wieloletnia pracownica, szanowana z pozycją, do której pracy nigdy nie było zastrzeżeń, zdjęła krzyż w pokoju nauczycielskim, który tam zjawił się w związku z tym, że ksiądz postanowił go tam powiesić, w związku z tym, że jakaś szykowała wizyta biskupa. Władze szkoły o tym, dyrektorka o tym wiedziała. Krótko mówiąc, też nie będę się wdawała w szczegóły, tych szczegółów jest tam strasznie dużo, ale tą nauczycielką spotkała naprawdę, że tak powiem, sroga kara, ponieważ absolutnie została wykluczona z tej społeczności nauczycielskiej. Kierowano w stosunku do niej oskarżenia, że jest złodziejką krzyża. Natomiast ona cały czas podnosiła, że nie była pytana o to, czy się zgadza na ten krzyż, że zostało to w jakiś sposób nieczytelny, niejasny, cała ta procedura wieszania krzyża przeprowadzona, i że ona po prostu jako osoba, która ma przekonania ateistyczne, nie zgadza się na to, żeby w miejscu, bo to nie chodziło o klasę, tylko w miejscu, w którym odpoczywa, w pokoju nauczycielskim, żeby taki symbol religijny wisiał. No, naprawdę to było, jest bardzo przejmujące. Tam było bardzo wielu świadków, 6-godzinne rozprawy. My tam jesteśmy na każdej rozprawie jako organizacja, która się przyłączyła do postępowania. I wydaje się, że już na następnej rozprawie będzie wyrok. Ja uważam, że doszło tam właśnie do molestowania ze względu na bezwyznaniowość tej osoby. Tam były skargi, ona komunikowała to urzędowi miasta, gdzie nie było żadnej interwencji skutecznej. Pisała do Rzecznika Praw Obywatelskich. Krótko mówiąc, broniła się przed tym, dopadała często w tym postępowaniu linczem, jaki ją spotkał. Też były osoby, które wstawiały się za nią w tej całej sprawie, nawet nie blisko z nią związane, które zdecydowały się, pomimo tego, że pracowały w tej szkole, pójść do sądu i zeznawać na jej korzyść. W międzyczasie zmieniła się dyrekcja tej szkoły i oczywiście nie jest to informacja oficjalna, ale wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście w związku z tą sprawą dyrektorka szkoły została nieformalnie odwołana, formalnie odeszła sama. No tak, no i taka to jest sprawa, która właśnie toczy się przed jednym z sądów krajowych, ale też jeśli chodzi o to molestowanie, to wyobrażam sobie, że w obszarze edukacji, to jest z kolei odwołanie do innej sprawy, którą się zajmowaliśmy. Tam konkretnie znalazłam prawnika pro bono z okolic, gdzie to miało miejsce. Z kolei w szkole, normalnie świeckiej szkole, nie żadnej religijnej, o żadnym profilu religijnym, też akurat odnosi się właśnie do przesłanki religii czy też bezwyznaniowości. Wprowadzono praktykę, że dzieci miały odmawiać modlitwę przed wszystkimi lekcjami. Rodzice w małej miejscowości, na wsi właściwie, kiedy się o tym dowiedzieli od swojego dziecka, a też jakby świadomie podjęli decyzję, że dziecko nie chodziło na religię, gdyż mieli takie przekonania, oponowali przed tym i spotkali się z tak negatywną i agresywną reakcją szkoły, że byli ostatecznie zmuszeni do tego, żeby dziecko przenieść do innej szkoły, co oczywiście komplikowało im życie, bo musieli wozić dziecko do jakiejś szkoły daleko położonej. I to nie koniec tej historii, bo oprócz tego, za sprawą działań osoby, która zarządzała tą szkołą, wszczęto przeciwko nim postępowanie
przed sądem rodzinnym o ograniczenie im władzy rodzicielskiej ze względu na demoralizowanie dziecka. Poprzez to, jak rozumiem, że nie pozwalanie mu uczestniczenia w odmawianiu modlitwy przed lekcjami. Sprawa wydaje się oczywiście mało prawdopodobna, ale rzeczywiście miała miejsce i to nie tak dawno i w Polsce i to się wszystko dzieje. Ale mam nadzieję, że dzięki też temu, że osoby były reprezentowane, na co by ich normalnie nie było stać, przez profesjonalnego pełnomocnika, który współpracuje bezpłatnie z naszą organizacją, udało się zażegnać tą sprawę, co nie zmienia faktu, że te osoby ciągle mieszkają w miejscowości, gdzie też są izolowane po tej sprawie przez lokalną społeczność. Myślę, że perspektywa bycia w grupie większościowej, jaką jest grupa katolików w Polsce, nie zawsze jest tak łatwo dostrzec, jak trudno być w mniejszości religijnej. Ja jestem zwolenniczką tego, nie ma wprost takiego przepisu, ale żeby miejsce pracy, zarówno jak i miejsce edukacji, było wolne od symboli religijnych. Myślę sobie, że jest, myślę, że oczywiście klasa, w której odbywa się lekcje religii, to co innego, ale co do zasady też jest tak, że myślę sobie, że to powinna być przestrzeń wszystkich, a trudno uwierzyć w to, że wszyscy mamy takie same przekonanie i oczywiście, że może być tak, że osoba należąca do mniejszości religijnej albo o przekonaniach ateistycznych może jej naprawdę nie przeszkadzać krzyż w przestrzeni, ale możemy czasami tego nie wiedzieć, bo ona z różnych powodów obawy przed wykluczeniem, przed jakąś izolacją nie zgłosi tego sprzeciwu, a będzie czuła się niekomfortowo, bo nie utożsamia się z danym symbolem religijnym. To poddaję uwadze Państwa, być może to jest temat kontrowersyjny, myślę, że jest w Polsce to temat kontrowersyjny, ale ja się spotykam z tego typu sprawami i jakby jestem na bieżąco. Widzę kolejną wpis, Jasia, czy jeśli mamy postępującą niepełnosprawność, problem z chodzeniem, jestem nauczycielką, jakie zachowanie ze strony dyrekcji ma charakter dyskryminacyjny? Potrzebuję pewnych udogodnień, zajęcia rano, dostęp do sal, zajęcia w jednej sali, jednak spotykam się z niechęcią i lekceważeniem moich potrzeb, które pozwolą mi nadal pracować. Jak wyegzekwować to minimum? To jest bardzo dobre pytanie, które dotyczy osób z niepełnosprawnościami. Ja za chwilę do tego przejdę, ale tylko zasygnalizuję, że jest przepis, który wprost odnosi się do tego, że pracodawca ma obowiązek dostosowania stanowiska pracy. I naprawdę bardzo różnie należy rozumieć to dostosowanie stanowiska pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Ja za chwilę do tego wrócę. To jest bardzo, bardzo ważny temat, bo do nowelizacji z 2011 roku ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami była zawarta możliwość przystosowania stanowiska pracy przez pracodawcę. Natomiast teraz pracodawca musi. To jest również standard unijny, który wprowadziliśmy do prawa krajowego z racji przynależności do Unii. Bardzo ważna zasada, o której też wielu pracodawców nie wie. Myślę, że należy zacząć od tego, żeby, mówiąc wprost, wyedukować swojego pracodawcę, bo często jest tak, całkiem poważnie mówiąc, że pracodawcy, dowiadując się o tym, że są jakieś przepisy, po prostu odstępują od pewnej praktyki. I wydaje się, że jeżeli nie jest tak, że pani niepełnosprawność uniemożliwia pani wykonywanie swoich zadań, obowiązków, tylko nie ma przełożenia do pani kwalifikacji, kompetencji, przedmiotu, który pani prowadzi, no to to, żeby właśnie racjonalnym stosowaniem pani stanowiska pracy będzie właśnie ułożenie grafiku tak, żeby pani zaczynała rano zajęcia i tak dalej. Ale to ja do tego jeszcze wrócę, bo chciałabym po kolei omówić jeszcze formę dyskryminacji i potem o racjonalnych usprawnieniach dla osób z niepełnosprawnościami, bo tak to się nazywa wrócę. Tak więc molestowanie odnosi się do godności osoby, jeszcze kontynuując ten wątek, i to jest rzecz bardzo subiektywna, dlatego trzeba zakomunikować, że pewne zachowania nam nie odpowiadają, dla jednej osoby będzie jakieś zachowanie żartem i niczym dolegliwym, a dla innej będzie to groźba i będzie się to wiązało ze strachem. Oczywiście sąd też będzie badał w postępowaniu, jeżeli dojdzie do postępowania, czy nie jest to osoba nadwrażliwa.
Tak? Wyobrażam sobie, że są takie osoby, które mogą stawiać zarzut, że były szykanowane, a sąd uzna, że obiektywnie oceniając, jest to osoba przewrażliwiona i do dyskryminacji nie doszło. Kolejna forma molestowania to dyskryminacja, to molestowanie seksualne. I tutaj naprawdę bardzo, bardzo uczulam na to, żeby zarówno odnośnie uczniów, uczennic, jak i miejsca pracy stawiać wysokie oczekiwania w stosunku do osób zarządzających placówką, dlatego że to jest temat ciągle tak drażliwy, związany z jakimś tabu społecznym, że wiele osób, czy to pracownik, pracownica, czy uczeń, uczennica, nie zgłosi tego wprost, wyrażając bezpośrednio sprzeciw. Trzeba mieć tą uważność i pamiętać o tym, żeby zwracać na tego typu sytuacje i chronić szczególnie uczniów, uczennice, ale też, żeby siebie chronić przed tego typu zachowaniami w miejscu pracy. Tutaj ten sprzeciw formalnie musi też oczywiście wystąpić, dlatego pracodawca, ze względu na to, że może rzadziej wystąpić, ze względu na ten drażliwy charakter sprawy, powinien robić wszystko, co w jego mocy, żeby przeciwdziałać, żeby ośmielać pracowników i również uczniów do tego, żeby zgłaszać tego typu sprawy, żeby sygnalizować, że sprawa nie zostanie ujawniona, że osoba może czuć się bezpiecznie, sygnalizować. Też ważna jest ta zasada poufności, dlatego że czasami to mogą być pomówienia, zarzuty nieuprawnione, gdzieś motywowane jakąś chęcią jakiejś prywatnej zemsty i wtedy trzeba chronić również osobę, której się stawia zarzut, żeby po wyjaśnieniu móc łatwiej ją oczyścić z tego zarzutu. Może być tak, że jak sprawa już będzie ujawniona, to wtedy to oczyszczenie nie będzie możliwe. Więc tu, jak Państwo widzicie, jest definicja bardzo podobna do definicji molestowania, z tym, że będzie to zachowanie ze względu na płeć o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. I tutaj będą to oczywiście sytuacje najbardziej drastyczne, takie jak gwałt w miejscu pracy i takie sprawy również mamy, ale będą to również różnego rodzaju zachowania, które powszechnie tolerujemy. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że miejsce, że szkoła jest raczej instytucją sfeminizowaną, ale też może dochodzić do molestowania seksualnego między osobami tej samej płci. Też może, wyobrażam sobie, że może dochodzić do molestowania seksualnego przez uczniów w stosunku do nauczyciela, nauczycielki. Krótko mówiąc, tutaj jakby te możliwości są bardzo różnorodne w szkole jako placówce i co do zasady jest to obowiązkiem szkoły, żeby przed tego typu niechcianymi zachowaniami chronić. Są różne praktyki prewencyjne, oczywiście głównie z praktyki innych krajów znane mi, czyli na przykład to już bardziej się odnosi do uczelni wyższych, gdzie jest wprowadzana zasada, że nie dochodzi do sytuacji, że osoba egzaminująca jest zamknięta w pomieszczeniu jeden do jednego z osobą egzaminowaną. Są albo praktyka otwartych drzwi, albo uczestniczenia jeszcze dodatkowej osoby w egzaminie. To jest jakiś pomysł, tak? Ale to też jest, jak mówiłam, działania prewencyjne, informacyjne o tym, że pewne sytuacje nie mogą mieć miejsca, gdyż ten sprzeciw może się nie pojawić. Też to jest kwestia w praktyce zwyczajnie zainteresowania się, jeżeli na przykład jakaś uczennica się dziwnie zachowuje, izoluje się, wstydzi, widać, że coś się dzieje, często dochodzi do różnego rodzaju przemocy na portalach internetowych. Tam dochodzi również do różnego rodzaju przemocy o charakterze seksualnym, czyli publikowanie jakichś zdjęć osób, które gdzieś rozebrane zostają, sfotografowane i tak dalej. I jeżeli szkoła podejmuje informacje na ten temat, to nie jest tak, że to się dzieje poza przestrzenią szkoły. Ja mam takie zdanie, że jednak to jest, są relacje między uczniami i jeżeli taka informacja, oczywiście szkoła nie ma obowiązku docierania do tego, co się dzieje na portalach społecznościowych, ale jeżeli takie informacje docierają do szkoły, to tutaj interwencja, wsparcie, zasygnalizowanie rodzicom, jeżeli nie ma tam wiedzy, jest potrzebne i właściwe. Różnego rodzaju dowcipy o charakterze seksualnym, ale również
zdania, jakie często padają, również znane mi sytuacje odnoszą się do raczej środowiska akademickiego, tego jak to dziewczynki nie są predysponowane do wykonywania pewnych zawodów, że tracą swój czas, że powinny głównie wychowywać dzieci, gotować obiady. To jest utrwalanie pewnych stereotypów płciowych w sposób szkodliwy, bo też może być niepożądane dla pewnej grupy dzieci. Nie ma nic z tym złego w takim tradycyjnym modelu rodziny i ról płciowych, rzecz w tym, że szkoła ma być miejscem, gdzie ten przekaz jest bezpieczny o tyle, że nie narzuca żadnego modelu, tylko daje dzieciom poczucie, że to one decydują i one będą w życiu dorosłym wybierały, jak będą funkcjonowały w każdej przestrzeni swojego życia. No tak, to jest bardzo ważne, oczywiście nie muszę Państwu tego tłumaczyć, kształtowanie postaw, potem te dzieci wkraczając na rynek pracy już mogą mieć pewne kody wpojone. I teraz oczywiście pytanie, na ile w szkołach odbywa się edukacja seksualna. Jak wynika z raportów komitetów ONZ-owskich, nie ma w Polsce edukacji seksualnej, co ma takie konsekwencje, że też dzieci nie mają tego poczucia, szczególnie to mówi się o dziewczętach, o dziewczynkach, też stopowania pewnych niechcianych zachowań o charakterze seksualnym. I teraz pytanie, na ile można realizować tutaj pewną misję edukacji młodzieży w tym zakresie, pomimo tego, że systemowo, że system do tego nie jest przygotowany wciąż. No ale to jest, myślę, temat rzeka, ale sygnalizuje. Więc to molestowanie seksualne to mogą również być jakieś żarty o charakterze seksualnym, na przykład jeśli chodzi o relacje między pracownikami. Mnóstwo takich opowieści słyszałam. Niejednokrotnie zaczynając warsztaty antydyskryminacyjne, słyszę o tym, że to mnie nigdy nie spotkało, to mnie nie dotyczy, a potem się okazuje, że tych przykładów jest całe mnóstwo, jak poznajemy definicji i osoby mówią o tym, jak nie mogły już znieść przełożonego dowcipów o charakterze seksualnym i w końcu osoba się rozpłakała albo wyszła trzaskając drzwiami. No i to jest jak najbardziej nadużycie i będzie to też forma sprzeciwu konieczna do tego, żeby można było mówić o molestowaniu seksualnym. Widzę, że czasu mamy coraz mniej, więc ja pozwolę sobie przyspieszyć. To, co bardzo ważne, ja o tym już wspominałam, molestuje nie tylko pracodawca, przełożony, ale też inna osoba działająca w ramach swoich kompetencji. Może nas molestować czy dyskryminować również uczeń. Tylko teraz z jednej strony mamy pewne kompetencje władcze jako osoba nauczyciela czy nauczycielki, ale w sytuacji, i teraz pytanie, na ile pracodawca ma za to odpowiadać, że nas dyskryminuje uczeń. Jest to ta sama przestrzeń, jest to środowisko pracy i jeżeli nauczyciel idzie po wsparcie do przełożonego, do dyrekcji szkoły i go nie otrzymuje, wtedy może to być odpowiedzialność pracodawcy za to, że takiego wsparcia nie otrzymał. Zachęcanie do naruszenia zasady równego traktowania. To jest sytuacja, kiedy to miało miejsce również w tej sprawie, o której wspomniałam, tej nauczycielki matematyki, która zdjęła krzyż w pokoju nauczycielskim i była szykanowana z tego powodu. Tam była bardzo istotna, wydaje mi się, dla postępowania, choć nie ma jeszcze prawomocnego wyroku, ale mam swój pogląd, postawa dyrektorki. Ponieważ zwołano nagłe spotkanie Rady Pedagogicznej, które otworzyła oficjalnie dyrektorka, gdzie zaczęła od słów, już wiemy, kto ukradł krzyż, i wygłosiła długie wystąpienie, miała na temat tego, że wprost mówiła o tym, że jesteśmy krajem wyznaniowym, co stoi w sprzeczności z artykułem 25 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz, że no jakby mówiła dużo o tym, że nie można się sprzeciwiać symbolowi religijnemu, jakim jest krzyż. To było raz, więc to była wręcz nie tyle zachęcanie do dyskryminacji, co czy w formie molestowania, czy innych formach, co wręcz instrukcja, ale też potem to, co się wydarzyło, ponieważ tam w dalszej części tego spotkania Rady Pedagogicznej naprawdę dużo osób krzyczało na naszą klientkę, mówiło, że jest złodziejką, że jak się jej nie podoba, to niech się wynosi ze szkoły. Naprawdę było to bardzo drastyczne i dla niej strasznie traumatyzujące. Natomiast ta dyrektorka, ona była tam obecna i nie była tak, że uczestniczyła również w tym, znowu użyję tego słowa, linczu, ale nic nie robiła. Znaczy nie zabierała głosu i na to pozwalała. Tym samym zachęcając do tej formy szykan, która tam miała miejsce.
Patrzę z trwogą na zegarek. To jest tak, że temat dyskryminacji jest naprawdę tematem obszerny, więc można byłoby mówić bardzo dużo. Ja skoncentruję się tylko na wybranych zagadnieniach. Bardzo chciałabym powiedzieć na temat tych praw osób z niepełnosprawnościami w związku z tym pytaniem. Myślę, że to bardzo ważne, ale zanim do tego przejdę, chciałam tylko powiedzieć, że w kodeksie pracy, ale też w ustawie wdrożeniowej jest też opisana szereg sytuacji, które stanowią wyjątek, to znaczy są nierównym traktowaniem, ale są dozwolone. Czyli na przykład rzeczywiste determinujące wymagania zawodowe to sytuacja, kiedy na przykład szpital rekrutuje osoby, które mają mieć kontakt w jakiejś specjalnej placówce, czy też policja, z osobami, które są ofiarami gwałtu. Ze statystyk wynika, że ofiarami gwałtu są przede wszystkim kobiety, stąd może tam się znaleźć zapis, że przyjmiemy do pracy tylko kobietę. Wtedy ta płeć będzie rzeczywistym determinującym wymaganiem zawodowym, będzie to działanie uzasadnione, ponieważ wydaje się, że traumatyzowana kobieta po gwałcie nie chciałaby mieć z pielęgniarzem czy z policjantem mężczyzną do czynienia, będzie tutaj bezpieczniej ją kontaktować z kobietą. Ale też odmienne traktowanie ze względu na religię i wyznanie. Tutaj chciałabym o tym powiedzieć. To jest bardzo ważne, dlatego że też odnosi się bardzo do placówek edukacyjnych, ponieważ istnieje możliwość odmowy zatrudnienia osoby, jeżeli jesteśmy placówką religijną, bądź która jakoś opiera się na jakimś wyznaniu, światopoglądzie, można odmówić zatrudnienia osobie, która jest innego wyznania czy światopoglądu, ale tutaj musi być to placówka o charakterze religijnym. Poza tym pytanie, czy taki sam wymóg będziemy stawiali wobec osoby, która ma sprzątać szkołę, a wobec osoby, która prowadzi lekcje religii. A jak będzie z nauczycielem angielskiego? No i tutaj wydaje się, że to sąd każdorazowo powinien decydować. Bardzo szkoda, że w tym przepisie nie znalazł się wprost zapis, jaki znajduje się w dyrektywie unijnej, ale prawo krajowe trzeba w świetle tych dyrektyw interpretować. Tam zapisano, że zastosowanie tego wyjątku nie może prowadzić do dyskryminacji na inne przesłanki prawnie chronione niż religia i wyznanie. I była taka dyskusja kilka lat temu, nie tak dawno, gdzie oficjalnie ówczesna pełnomocniczka Elżbieta Radziszewska wypowiedziała się publicznie na ten temat, że trafiła do mediów sprawa kobiety, która nie została przyjęta do szkoły ze względu na to, że jest taki o charakterze katolickim, ze względu na to, że jest lesbijką. I teraz wydaje się, że orientacja seksualna to jest inna przesłanka niż światopogląd, wyznanie, religia. No i jak wynika z interpretacji zgodnie z dyrektywami unijnymi, nie może być tutaj uzasadnieniem. Podobnie jak słyszałam o przypadku, kiedy kobieta została zwolniona ze szkoły w związku z tym, że się rozwiodła ze szkoły religijnej. Teraz pytanie, na ile jest stan cywilny, może być traktowany jako element religii, który uprawnia do tego, żeby zwolnić ją z pracy. Nie zajmowałam się tą sprawą, nie wiem, na ile trafiła ona do sądu. Nam się nie udało do tej kobiety dotrzeć, tylko czytaliśmy o tej sprawie w prasie. Uważam, że to było działanie nieuprawnione. Prawo do jednakowego wynagrodzenia, wspomnę o tym, to bardzo ważne, ponieważ znajduje się w kodeksie pracy obowiązek jednakowego wynagrodzenia za pracę jednakową bądź jednakowej wartości. I tutaj mówimy o wszelkich gratyfikacjach, jakie pracownik otrzymuje od pracodawcy. Materialne, niematerialne, komórki, samochody, nie wiem, domyślam się, że Państwo w szkołach nie dostają może samochodów i komórek, ale jakieś, nie wiem, dodatkowe gratyfikacje w okresie świąt dla osób, które mają dzieci i tak dalej, no to będzie, wydaje się, że to akurat nie będzie dyskryminacją, ale na przykład oczekiwanie, że osoby, które z kolei nie mają dzieci, będą pracowały dłużej w określonych obszarach, w określonym czasie okołoświątecznym. Różne przypadki są zgłaszane i osoby się radzą, na ile to jest działanie uprawnione. Praca jednakowej wartości, no praca taka sama, powinniśmy dostawać takie samo wynagrodzenie za pracę taką samą, to jasne, ale czym jest praca jednakowej wartości? Mówimy o niej wtedy, kiedy ma porównywalne kwalifikacje zawodowe, ale te, które są potrzebne do wykonywania danej pracy. Jak w jednym z urzędów spotkałam się z sytuacją, że osoby mają wyższe wynagrodzenie tylko w związku z tym, że mają skończone wyższe studia. I bez względu na to, jakie to są studia, one mogą nie mieć nic wspólnego z wykonywaną pracą i to jest absurd.
bądź doświadczenie zawodowe, a także porównywalna odpowiedzialność i wysiłek. Odpowiedzialność może być bądź wysiłek związany na przykład z tym, że ma nauczyciel bardziej liczną klasę albo więcej zajęć. Oczywiście ja wiem, że to też jest problematyczne, na ile są przydzielane godziny i w tym obszarze też dochodzi do różnego rodzaju nierówności. Takie sprawy też sygnalizowane były mi podczas szkoleń dla nauczycieli i nauczycielek. Ale proszę pamiętać o tym, że czasami nauczyciel uważa, że jest nierówno wynagradzany, czy też pracownik, pracownica, a okazuje się, że jest różnica w kwalifikacjach, bądź doświadczeniu, bądź w tej odpowiedzialności, która uzasadnia różnicę wynagradzania. A czasami nie ma tych różnic i wtedy sądy stwierdzają, że doszło do złamania obowiązku jednakowego wynagradzania. Ciężar dowodu, ja o tym wspomniałam. Proszę Państwa, w sprawach o dyskryminację, zarówno w miejscu pracy, jak i w edukacji, czyli wtedy, kiedy z zarzutem idzie uczeń na przykład przeciw szkole, istnieje obowiązek, zasada przeniesionego ciężaru dowodu. Czyli normalnie idąc do sądu, musimy udowodnić, że należy nam się odszkodowanie. Tutaj jedynie uprawdopadawniamy, to jest znacznie mniej. To może być przedstawienie prawdopodobnej wersji wydarzeń, a dowody na to, że nie było dyskryminacji, będzie musiał przedstawić pracodawca czy też szkoła. I to jest naprawdę czasami trudne dla podmiotu, któremu stawia się zarzut, ale też jest to logiczne o tyle, że osoba, która jest gorzej traktowana, zwykle jest w gorszej sytuacji, nie ma dostępu do akt osobowych, nie ma pewnych dostępu do informacji, które są istotne w postępowaniu. I taka jest logika wprowadzenia przeniesionego ciężaru dowodu. I dlatego pracodawcy powinni się bać postępowania o dyskryminację, no i przekonują się często o tym, jakie to ma konsekwencje w konkretnych sprawach, które są rozpatrywane przed sądami. A tutaj jest bardziej dokładnie rozpisana ta przeniesiony ciężar dowodu. Więc o tym proszę pamiętać. Też to, co ważne, pracodawca, czy też no, pracodawca może pociągnąć do odpowiedzialności osobę, która bezpośrednio odpowiada za dyskryminację w formie dyscyplinarnej. Jeżeli to jest jakaś bardzo drastyczna forma, to może nawet uznać, że to jest postawa, że to jest ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i postawa do zwolnienia. Może też być tak, że chodzi o działanie, które było skierowane przeciwko uczniom. I na tej podstawie, czy udzielić naganu, upomnienia, chociaż Państwa karta nauczyciela obowiązuje, to ja nie wiem, na ile to jest dokładnie tożsame, ale konsekwencje może również szkoła wyciągnąć w stosunku do osoby, która bezpośrednio dopuszczała się jakichś zachowań, ale co do zasady, to szkoła będzie odpowiadać jako podmiot. Zakaz działań odwetowych, tutaj szybko wspomnę, nie może spotkać osób, które przeciwstawiają się dyskryminacji, żadne działania odwetowe. Nie może być tak, że mają ograniczony dostęp do awansu, do szkoleń, że jest zwolniona osoba w konsekwencji albo szykanowana. Co więcej, chronione są formalnie również osoby, które wspierają taką osobę. Na przykład w tej sprawie, o której znowu wrócę do niej, nauczycielki matematyki, która zdjęła krzyż w szkole, tam te współpracownice, które zdecydowały się przyjść do sądu i zeznawać na jej korzyść, twierdziły, oczywiście nie poszły z tym do sądu akurat, ale twierdziły, że spotkały ich, po powrocie spotkały ich szykany, zresztą w związku z tym, że one sygnalizowały to, że w związku z tym, że poszły do sądu, spotykają ich różnego rodzaju nieuprawnione działania ze strony dyrekcji. Jak się dowiedziałam, nie wiem na ile to jest prawda, ale nie jest informacja potwierdzona przeze mnie jakoś formalnie. W wyniku tego, że one zgłaszały to, ostatecznie dyrektorka została odwołana. Prawo do odszkodowania. W wysokości nie ma tutaj roszczenia, jeżeli na przykład rozwiązano z nami stosunek pracy o przywrócenie do pracy, ale zarówno w obszarze edukacji, jak i w obszarze zatrudnienia niepracowniczego i zatrudnienia pracowniczego możemy domagać się odszkodowania za dyskryminację. Tutaj na podstawie kodeksu pracy w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. I to bardzo ciekawe, odszkodowanie co do zasady, jak mówimy o odszkodowaniu, normalnie na gruncie prawa cywilnego mamy na myśli szkodę materialną. Natomiast w tych sprawach sąd również powinien się odnieść do krzywdy. Oczywiście, jeżeli strona będzie o to wnosiła, żeby rekompensowano jej tą szkodę niematerialną, czyli na przykład krzywdę, traumę, poczucie niższości i tak dalej, to co zaistniało w związku z przeżytym gorszym traktowaniem. No i to, co ważne, musi być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające takie odszkodowanie, czyli można podnosić zarzut, że jeżeli dyskryminuje mnie szkoła,
placówka, która ma mieć charakter edukacyjny, to tym bardziej to odszkodowanie powinno być dolegliwe, też mając na względzie taką funkcję odstraszającą, żeby taka placówka tego typu patologicznych zachowań się, działań nie dopuszczała i żeby pilnowano tego prewencyjnie, żeby do nich nie dochodziło. Oczywiście nie wiem, na ile też to będzie dla Państwa odkrywcze, ale z badań dotyczących akurat mobbingu, a to jest podobna forma patologii, wynika, że najczęstszymi miejscami, w których dochodzi do tego typu zjawisk są szkoły, ale też urzędy i szpitale. Oczywiście to zatrważające, ale wydaje się, że to wynika z takiej pewnej tradycyjnej struktury podziału władzy, relacji władzy w tego typu placówkach, które sprzyjają tego typu patologiom. O obowiązkach pracodawcy mówiłam, o tym nie zdążymy niestety, bo chciałabym bardzo powiedzieć Państwu o ustawie o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a konkretnie o racjonalnych usprawnieniach. To jest, zdaje się, artykuł 26a, o ile dobrze pamiętam, tej ustawy. Aha, tu jeszcze jakieś nowe jest pytanie, przepraszam bardzo, tylko sprawdzę. A nie, to jest to samo. A nie. Czy dyskryminujące jest zmuszanie chłopca do obcięcia włosów poprzez uwagi typu, że wyglądasz jak dziewczynka? I czy dyskryminacja jest umieszczenie etyki w planie nie pomiędzy lekcjami, a po lekcjach lub przed? Oj, to są ciekawe pytania. Dokładnie wczoraj, nie wczoraj, chyba w sobotę brałam udział w takiej audycji radiowej i dokładnie o długie włosy i traumę swoją z dzieciństwa pytał mnie dziennikarz, z którym rozmawiałam, czy byłaby to forma dyskryminacji. Powiem tak, moim zdaniem tak, ale na gruncie prawa nie ma dyskryminacji względu na wygląd, jeśli chodzi o edukację. Natomiast ja uważam, że to jest wykluczenie i dyskryminacja. Nie widzę powodu, dla którego chłopcy nie mogliby mieć długich włosów w szkole, a już mówienie o tym, że wyglądasz jak dziewczynka, jest to sugerowanie, że wyglądanie jak dziewczynka jest czymś złym. I to jest już ustawianie płciowo, stereotypizowanie postaw. Ja uważam, że to jest na pewno działanie, które utrwala stereotypy i może prowadzić do również dalej posuniętych działań o charakterze dyskryminacji. No tak, myślę sobie, że to jest działanie nieuprawnione i niewłaściwe. I tu bym się do jakichś zasad etyki odnosiła i tego, że na gruncie prawa oświatowego tutaj mamy przestrzegać tych standardów praw człowieczych, szacunku, tolerancji i myślę sobie, że to ważne, żeby sprzeciwiać się tego typu działaniom. Niestety nie mogę powiedzieć, że w ustawie wdrożeniowej jest zakaz dyskryminacji na wygląd i nie można, i można byłoby postawić zarzut formalnie na tej podstawie szkole, ale wyobrażam sobie, że możliwe byłoby postępowanie na naruszenie dóbr osobistych. Oczywiście pytanie, na ile względu na taki fakt jak przymuszanie dziecka do obcięcia włosów, rodzice by się zdecydowali na to, żeby aż takie działa wytoczyć. Ja uważam, że to jest naganne zachowanie, na pewno. I stereotypizujące płciowo. A czy dyskryminacją jest umieszczanie etyki w planie nie pomiędzy lekcjami, ale po lekcjach lub przed? Trudno mi powiedzieć, bo nie wiem do końca, jakie mogą być tego konsekwencje. Ja jakoś tak naiwnie mam takie przekonanie, że też religia jest na początku albo na końcu, po to, żeby rodzice mogli swobodnie korzystać bądź z jednej lub drugiej formy etyki bądź religii i żeby to było wygodne, ale rozumiem, że z religią tak nie jest. Trudno mi powiedzieć tak naprawdę. Na pewno, i to też jest orzeczenie Trybunału w Strasburgu, niezapewnianie lekcji etyki w szkołach jest dyskryminacją. Co do tego nie mam wątpliwości, a często to, myślę, ciągle ma miejsce. Racjonalne usprawnienia. Nie wiem, na ile odpowiedziałam, mam nadzieję, że to, co powiedziałam, było jakąś odpowiedzią. Racjonalne usprawnienie. Tak jak mówiłam, pracodawca ma teraz obowiązek przystosowania stanowiska pracy dla osoby z niepełnosprawnością, ale również osób, które biorą udział w rekrutacji, które odbywają szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe, praktyki zawodowe lub absolwenckie. Niezbędne racjonalne usprawnienia polegają na przeprowadzeniu koniecznych w konkretnej sytuacji zmian lub dostosowań do szczególnych zgłoszonych pracodawcy potrzeb wynikających z niepełnosprawności danej osoby, o ile przeprowadzenie takich zmian lub dostosowań
nie skutkowałoby nałożeniem na pracodawcę nieproporcjonalnie wysokich obciążeń. Wyobrażam sobie, że w Pani sytuacji przystosowanie grafiku zajęć to nie jest coś, co wiąże się z jakimkolwiek kosztem, tylko jest to dobra wola pracodawcy. I teraz od razu sobie przypominam sprawę kobiety, którą prowadziłam, zresztą wygrana w obydwu instancjach. Ona miała taką wadę krwi, która uniemożliwiała jej pracę w godzinach nocnych. Jak to ujawniła, bo ona wcześniej nie miała potrzeby przez wiele lat pracy w banku zresztą, ujawnienia tej niepełnosprawności, jak to ujawniła, straciła pracę, no i wtedy chodziło tak naprawdę w praktyce to, żeby przystosować grafik tak, żeby ona nie musiała pracować w nocy. I to wydaje mi się sytuacja podobna. Są tu znowu do dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Pokazałabym szefowej czy szefowi przepisy z ustawy o racjonalnych, o zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami dotyczących racjonalnych usprawnień. Powołałabym się na to, że wtedy się odnoszą przepisy kodeksu pracy do tego obowiązku przystosowania stanowiska pracy, że to, czego Pani oczekuje, i też bym, ale bym korespondowała na piśmie. Przecież to jest najbezpieczniejsze, trzeba się liczyć zawsze z najgorszym, najwyżej tego Pani nie wykorzysta w przyszłości. I podałabym przepisy również z kodeksu pracy dotyczące obowiązku równego traktowania, przepisy z ustawy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych o racjonalnych usprawnieniach, z wypisanymi Pani potrzebami, czego Pani oczekuje dokładnie, jeśli chodzi o jakie przystosowanie stanowiska pracy w związku z Pani niepełnosprawnością, zaznaczając, że te rozwiązania są bezkosztowe, więc tym bardziej pracodawca nie może się powołać na to, że nie jest w stanie, że to jest zbyt duży koszt dla niego. No tak, i wprost w tych przepisach jest zapisane, że niedokonanie niezbędnych racjonalnych usprawnień uważa się za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu. I o tym myślę, że od tego trzeba zacząć, żeby poinformować, mając nadzieję na to, że będzie to wystarczające, żeby zażegnać Pani trudności. Bo jakby jako osoba z niepełnosprawnościami Pani ma po prostu prawo do pewnych udogodnień, to nie będą przywileje, tylko są to działania, które są konieczne i potrzebne osobom z niepełnosprawnościami, żeby mogły na równi funkcjonować z osobami, które tych udogodnień związanych z niepełnosprawnością nie mają. Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, o tym wspominałam, tutaj też mówiłam, że katalog cech prawnie chronionych na podstawie tej ustawy jest zamknięty. Jeśli chodzi o, teraz sekundkę, chciałam pokazać, formy dyskryminacji są takie same jak w kodeksie pracy, więc to wszystko, co mówiłam, omawiając przy kodeksie pracy definicję, odnosi się do edukacji. Tak jak mówiłam, w edukacji jest zakaz dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne i narodowość, co nie zmienia faktu, że należy i trzeba też w świetle konstytucji prowadzić działania mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji jakiejkolwiek w stosunku do, ze względu na jakiekolwiek cechy prawnie chronione. I tak samo mamy odszkodowanie, tak samo sformułowane, można się domagać od szkoły za dyskryminację w edukacji odszkodowania, nie ma tylko tej gwarancji minimalnej wysokości, czyli sąd może dowolnie tutaj określić wysokość odszkodowania, oczywiście odnosząc się do tego, na ile to zostanie ta wysokość odszkodowania uzasadniona przez stronę, która stawia zarzut. Przedawnienie 3 lata od dowiedzenia się przez poszkodowanego o naruszeniu zasady równego traktowania, też 3-letnie przedawnienie jest w sprawach pracowniczych, przeniesiony ciężar dowodu, też już wspominałam tutaj, też obowiązuje. No tak, a jeszcze na koniec, właśnie tak przyspieszyłam i tak szybko mówiłam, bo bardzo chciałabym, żeby na koniec, dosłownie zajmie nam to chwilkę, obejrzeli Państwo, tak podsumowując, spoty antydyskryminacyjne, które moja organizacja zrealizowała, korzystając z pozyskanych środków, i teraz są wyświetlane we wszystkich tramwajach, autobusach, kolejce miejskiej warszawskich, dzięki wsparciu Urzędu Miasta Warszawy, które po prostu bezpłatnie nam to umożliwiło. No, są to 4 krótkie filmiki po 40 sekund, nie wiem, na ile zdążymy, mam nadzieję, które przedstawiają takie niejednoznaczne scenki, które spotykają sytuacje, które spotykają osoby, które należą do grup dyskryminowanych. To jest pierwsza sytuacja.
To jest przy okazji, macie Państwo namiary na prawników mojej organizacji. Druga sytuacja. I ostatnia. Bardzo ciekawe byłoby zapewne podyskutować o tych filmikach. Wiem, że nie są oczywiste. Ja powiem tylko już kończąc i żegnając się z Państwem, że celowo wybraliśmy bohatera, który prawdopodobnie w życiu codziennym najrzadziej się spotyka z dyskryminacją. Jest to biały, heteroseksualny, pełnosprawny mężczyzna. Osoba raczej należąca do grupy silnej społecznie, którą spotykają różne absurdalne sytuacje, jak Państwo widzą, ale celowo zrobiliśmy taki zabieg, żeby zastanowić osobę, która ogląda, żeby przykuć jej uwagę, żeby pomyślała właściwie o co chodzi, bo tego typu absurdalne sytuacje, jakby się wydawało, spotykają wiele osób narażonych na dyskryminację szczególnie. Czyli pierwsza sytuacja z urną to będą osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, które nie mogą zagłosować. A na przykład sytuacja w parku z szykanami pary heteroseksualnej, trudno sobie to wyobrazić, ale gdyby to była para jednopłciowa, myślę, że takie sytuacje się zdarzają. Sytuacja z wykluczeniem na peronie dworca, tutaj myślę status społeczny, pochodzenie etniczne, narodowość, bardzo prawdopodobne. No i sytuacja taka, myślę, szczególna, czyli z tą niewidzialną barierą. Też sobie wyobrażam, że to jest z kolei sytuacja, którą możemy odnieść chyba do wszystkich przesłanek prawnie chronionych, ze względu na które może dojść do nierównego traktowania. Zostawiam Państwa z tą refleksją. Oczywiście, że Państwo mogą otrzymać tą prezentację. Jeśli chodzi natomiast o te filmiki, zachęcam do tego, żeby pokazywać je w szkole. Można jak najbardziej wykorzystać ją do celów edukacyjnych. Te spoty są do znalezienia na YouTubie, ale też na przykład Facebooku Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. One są do namierzenia i zachęcam, żeby je wykorzystać. Też zachęcam na naszą stronę internetową, żeby wchodzić. Tam jest poradnik antydyskryminacyjny, który odnosi i do edukacji, i do zatrudnienia. Jak najbardziej można, a właśnie, i linki do spotów też może Pani załączyć, więc będą Państwo je mieli. Jak najbardziej proszę korzystać z informacji, z wiedzy, którą mamy na naszej stronie, z uwzględnieniem dopisku, że skąd te informacje pochodzą. Zachęcam. Bardzo dziękuję. Bardzo mi było miło.
Aha, i bardzo proszę o wypełnienie ankiety. Przepraszam, zapomniałam o tym powiedzieć.